Witamy Państwa w Energy Gas Polska. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu jazdę testową Suzuki Liano z 2004 roku z silnikiem 1.6 o mocy 105 koni. Tutaj montażem zajmował się oczywiście Sebastian, wierny fan japońskiej marki, uwielbia wszystkie Japończyki jak leci, szczególnie wszystkie Hondy i Subaru, to są jego ulubione samochody. Powiedz mi, jaką tutaj instalację gazową zamontowałeś do Suzuki? W Suzuki zamontowałem dzisiaj instalację PRC Sequent 32, najnowszy sterownik. Jaki jest koszt montażu takiej instalacji? 2900 zł jedyne. Aha, powiedz mi, montujemy to w ciągu? Jednego dnia. Jeden dzień roboczy, mamy instalację zamontowaną. Jeżeli chodzi tutaj o spalanie tego Suzuki, ono charakteryzuje się tutaj 8 litrami spalania benzyny, więc jest to całkiem ekonomiczne auto. Gazu po montażu spali 10-15% więcej niż benzyny, czyli tutaj musimy przyjąć 9 litrów na 100 km. I w przypadku tego montaż instalacji gazowej generuje nam 200 zł oszczędności na 1000 km, co jest bardzo dobrym wynikiem. W tym przypadku, jak zamontujemy instalację gazową za 2900, to po ilu nam się zwróci? Niecałe 15 tysięcy km. Na pierwszy przegląd przyjeżdżamy już. Już jest zwrot, tak? Już jest zwrot instalacji. Czyli wystarczy przejechać 15 tysięcy km, aby całkowicie zwrócił się koszt montażu. Tutaj jeszcze taka ciekawostka. Pierwszy raz montowaliśmy dzisiaj instalację gazową do Suzuki Liany. Wcześniej nie mieliśmy jakby tutaj tego modelu jeszcze w naszej firmie. Sebastian bardzo dobrze kojarzy ten samochód chyba z Top Geara, tak? Tam bardzo często był, bardzo często właśnie występował. Możesz powiedzieć mniej więcej, w jakich scenach on występował? Na torze. Ale to świadczy tylko o tym, że no, samochód nie do zarąbania. O sportowym zacięciu, tak? O sportowym zacięciu. Tutaj to było auto właśnie torowe. Chyba wszystkie gwiazdy się ścigały tym, tak? No w większości, bo później zmienili na coś innego. Tak, później ten samochód został zmieniony. Ale bardzo fajnie tutaj to się sprawdzało. Powiedz jeszcze, jaki zbiornik został zamontowany w tym modelu? 53 litry. To całkiem sporo, jak na takie małe auto. No, zasięg będzie też całkiem przyzwoity, bo około 450 km, więc rzekłbym, że bardzo ładnie. No, 450-500 km w cyklu miejskim to nieźle. W trasie to ktoś 600 km przejedzie. Tak, będzie się jechało delikatnie. A jak z przyspieszeniem tego samochodu, czujesz jakąś różnicę pomiędzy jazdą na benzynie a na gazie? Moim zdaniem jest tak samo. Tak samo. W ogóle ten samochód całkiem dynamiczny jest. Nie spodziewaliśmy się chyba tego, tak? No, zaskoczenie. Naprawdę duże. Bardzo dynamiczny samochód. Silnik 1.6, japoński, wysokoobrotowy. Do jazdy miejskiej super się sprawdza. Więc tak naprawdę jazdę testową mamy zakończoną. Wiemy, że to auto po montażu jeździ super. Chyba tutaj nawet lubryfikacja nie została zamontowana, bo nie wymaga ten model tej lubryfikacji, tak? Tutaj w tym modelu nie trzeba nawet jej montować, więc koszt montażu całego systemu ogranicza się jedynie do kosztu instalacji gazowej i mamy 100% pewności, że to będzie jeździć bardzo dobrze. Powiedz mi jeszcze tylko, w jakim celu stosujemy tutaj ten nasz komputer OBD? Co dokładnie robimy podczas jazdy dodatkowo? Sprawdzamy parametry pracy silnika. Jakie są na benzynie i jakie są na gazie. Aha, czyli zawsze jakby po montażu instalacji gazowej trzeba się tym samochodem przejechać, porównać parametry pracy właśnie na benzynie, na gazie, czy jedno od drugiego nie odbiega. Dobrze. Czy możemy spokojnie klienta puścić, żeby nawet pojechał w trasę po całej Polsce i Europie, żeby wrócił do domu bezpiecznie, już gotowym autem z zamontowaną jak u nas instalacją gazową. Chciałbyś jeździć takim autem na co dzień? Chyba jest całkiem niezłe, co? No powiem, że bardzo fajny mieszczuch. No, dokładnie. Dynamiczny, leciutki, instalacja niedroga, Suzuki Liana, polecamy do montażu instalacji gazowej w Energy Gas Polska. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę.